Według zapowiedzi z jesiennej kampanii wyborczej nowy podatek miały zapłacić tylko wielkie zagraniczne sieci handlowe. Tymczasem projekt ustawy zakłada, że zapłacą wszyscy, również właściciele małych wiejskich sklepów. A podstawą opodatkowania będzie nie, jak zakładano, powierzchnia, ale obrót. Dodatkowo przychody uzyskane w weekendy mają być obłożone większym podatkiem. Mamy pewne obawy, czy nie stracimy miejsc pracy. Czy przez ten wprowadzony podatek szefostwo w niedzielę nie będzie zmuszone do zamknięcia sklepu, no, a tym samym wiadomo, związane to jest z redukcją naszych etatów. Gdyby ten podatek wzrósł, to automatycznie ceny na sklepie będą droższe. No, możemy się także spodziewać likwidacji etatów, no, likwidacji sklepu. Największy sprzeciw handlowców budzi zapis dotyczący franczyzobiorców. Wynika z niego, że właściciel małego sklepu zrzeszonego w sieci handlowej miałby zapłacić taki sam, procentowo, podatek jak właściciele hipermarketów, bo według projektu nie liczy się obrót pojedynczego sklepu, ale całej sieci. Projekt, który przewidywał podatek od sieci franczyzowych, odbiłby się rykoszetem właśnie na naszych małych sklepach wiejskich, które służą przede wszystkim ludności małych miasteczek i wsi. Swoje argumenty przedsiębiorcy przedstawili podczas spotkania z przedstawicielami rządu. Jak nas dziś zapewniał poseł PiS Mieczysław Miazga, członek Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, już w czwartek rząd przedstawi nowe propozycje uwzględniające postulaty handlowców. Ta franczyza w tej chwili już wyjaśniona, że nie będzie obejmować tych sklepików. Nie znamy jeszcze po prostu, jaka to będzie skala podatku. Nie znamy tego progu wolnego od podatku na dzień dzisiejszy i nie znamy, jaki podatek zafunkcjonuje nowe rozwiązanie w niedzielę. Natomiast prawdopodobnie sobota będzie normalnym dniem handlowym. Ja jestem spokojny, jestem pełny optymizmu, że tutaj naprawdę nic się tym małym sklepom nie wydarzy i ta ostateczna w kształcie ustawa, która się pojawi, będzie naprawdę przyjazna dla polskich sklepów. Czekamy na ustalenia strony rządowej, czekamy na dalszy rozwój sytuacji. Jesteśmy w pewnego rodzaju niepewności. Każda firma, która chce się rozwijać, myśli o, wiadomo, o inwestowaniu. My w tym momencie te plany, które mamy do dalszej ekspansji, do dalszego rozwoju, nie będę ukrywał, musimy wstrzymać. Wiele wątpliwości rozwieje ostateczny kształt ustawy. Ta ma trafić do Sejmu najwcześniej w marcu.